Na świecie nie ma nic pewnego. Połowa małżeństw obecnie kończy się rozwodami już po paru latach od ślubu. Jest to z jednej strony oczywiście przejaw kulturowej wolności i dobrobytu. Czasy nie są tak trudne, że to, co raz się zawiązało w przysiędze, teraz ciężko z powodów społeczno-ekonomicznych rozwiązać. Z drugiej strony jest też w tym coś niepokojącego, jakieś echo czasów hedonistycznych, wygody, że lepiej coś wymienić niż naprawić. Więc podaję dzisiaj 5 bardzo poważnych sygnałów, które, jeśli doświadczasz, to wiedz, że najwyższy czas zacząć naprawiać wasz związek, bo za chwilę będzie za późno. Lecimy. Odwlekasz rozwód? Nie czekaj dłużej i zamów książkę i kurs Pożegnaj prokrastynację i rozwiąż swoje problemy już teraz. Opcja z super rabatem w pierwszym linku w opisie. No dobra. Może niekoniecznie ten rozwód, ale na pewno poprawisz swoją produktywność z moim kursem i książką. Zapraszam. Być może oglądasz ten film, bo już tkwisz w nieudanym małżeństwie i chcesz upewnić się, że twoje przypuszczenia co do rozpadającej się relacji są słuszne. Może trafiłeś na ten materiał na tyle wcześnie, aby jeszcze mieć czas na naprawienie tego, co między wami zaszło. Oczywiście, nic nie dzieje się nagle i z dnia na dzień wasza krucha relacja powoli pęka, aby pewnego dnia całkowicie się rozsypać. Dopóki pęknięcia są małe, jesteście w stanie je naprawić i zalepić powstające uszkodzenia. Ważne jest jednak, aby odpowiednio szybko je wyłapać i zareagować, o ile obydwoje macie jeszcze na to ochotę. Tutaj ważna anotacja, bo to często dotyczy mężczyzn, a tych jest około 55% oglądających moje filmy. Mężczyźni najczęściej stawiają okoniem, jeśli idzie o wybranie się na terapię par, do mediatora, osoby postronnej, która pomoże wam uleczyć wasze problemy. Ja wiem, że męskie ego jest delikatne i porcelanowe i może urazić je nawet najdrobniejszy podmuch zwątpienia. Jak to? Facet nie jest idealny w idealnym związku. Ale jeśli jesteś takim facetem, kogo chcesz oszukać? Jeśli twoja żona jest nieszczęśliwa, to kogo oszukujesz w takim układzie? Weź się do roboty. Jakie są zatem oznaki zbliżającego się rozwodu? Pierwszy. Sarkazm. Może sam często używasz sarkazmu w komunikacji z innymi. Niektórym wyjątkowo mocno wszedł w krew taki sposób bycia. Marzą, by kiedyś dorównać Dr. House. Sprawne używanie sarkastycznych wypowiedzi bywa postrzegane jako odnośnik dla bystrego umysłu czy wysokiej inteligencji, przynajmniej u nas w kraju. Dla osoby patrzącej na sytuację z boku bywa to nawet zabawne. Serial o znanym wszystkim interniście, chodzącym o lastę, zbierał przed ekranem rzesze fanów. Mało kto jednak postawił się kiedykolwiek na miejscu osoby, do której sarkastyczne wypowiedzi doktora House'a były kierowane. A wyobrażasz sobie, że żyłbyś z takim doktorem House'em na co dzień i ciągle słyszał jego docinki? Okazuje się, że sarkazm to wypowiedź zawierająca w sobie pełną agresję. Zaowalowana jest jedynie uśmiechem czy żartem. To pasywna agresja czy otwarta agresja? Ciężko określić. Zastanów się, co słyszysz najczęściej od swojego partnera czy partnerki, a w jaki sposób ty się wypowiadasz. Częste użycie sarkazmu to tak naprawdę wrogość, udająca humor. Może być to jedynie objaw tego, co czuje się do drugiej osoby, a nie chce wypowiedzieć wprost. Pod przykrywką żartu, z uśmiechem na ustach, druga osoba wypowiada słowa, które ranią dużo bardziej, niż ich autor się spodziewa. Regularne wypowiadanie sarkastyczne docinki to rodzaj pasywnej agresji werbalnej. Pomimo całej użytej błyskotliwości i intelektu użytego do stworzenia sarkastycznej wypowiedzi, cięty język jest wyrazem pogardy i braku szacunku do drugiego człowieka, no i jego celem jest poniżenie, co w związku z tym ma fundamentalne znaczenie. Osoba przyjmująca regularne docinki w tej formie szybko może poczuć się bardzo dotknięta. Z biegiem czasu sarkastyczne wypowiedzi mogą bardzo negatywnie wpłynąć na skuteczną komunikację między dwojgiem ludzi. Dlaczego? Ponieważ, i tu cytuję Petera Druckera, w komunikacji najważniejsze jest, aby słyszeć to, czego się nie wypowiada. Same sarkastyczne słowa często nie są w żaden sposób obraźliwe, jednak sposób ich użycia oraz intencja ich wypowiedzi wszystko zmieniają. Może z kolei jesteś tą drugą osobą, która lubi docinać i sarkastycznie wypowiadać się na temat drugiej osoby. Możliwe, że nawet nie analizowałeś faktycznej przyczyny, dlaczego twój język zrobił się taki cięty. Żarty żartami, o ile śmieją się z nich dwie osoby. Jeżeli wypowiadane słowa są zabawne tylko dla ich autora, no jest to spory problem. Drugi sygnał. Cynizm. Cynizm może zrujnować ci życie. Co gorsze, może zrujnować życie dwóm osobom, jeżeli pojawia się w związku. Skąd w ogóle się bierze i kiedy się pojawia? Uruchamia się, gdy człowiek czuje się zraniony lub zły na coś, jednak zamiast sobie z tym poradzić, zaczyna rozpamiętywać i pielęgnować sobie to uczucie.
Powoli cynizm zaczyna przejmować nad nim kontrolę. Sprawia, że każde najmniejsze potknięcie drugiej osoby, albo nawet jego brak, powoduje falę złości i rozgoryczenia. Wyobraź sobie, że spędzacie ze współmałżonkiem wspólne wakacje. Na początku jedna osoba zapomniała wziąć aparatu fotograficznego. Jakie są tego skutki? Nie będziecie mieć pięknych fotek nad morzem, ale de facto wakacje nadal mogą być udane. Gdy jednak w związku u przynajmniej jednej osoby cynizm zmienia perspektywę postrzegania świata, zapomnienie aparatu okazuje się być niemałym problemem, wręcz dramatem. Pociąga za sobą też resztę reakcji zgodnie z efektem kuli śniegowej. Kolejny problem to spóźnienie na śniadanie, czy zamówienie nie takiej kawy, o jaką prosi druga osoba. Cyniczna postawa rodzi irytację i negatywne podejście do drugiego człowieka. Pojawią się docinki, narzekania, podnoszenie głosu, mówienie ty zawsze, ty nigdy. Cyniczna postawa względem drugiej osoby sprawia, że tworzą się nierealne do spełnienia oczekiwania i właściwie tylko czeka się, żeby druga osoba nic nie spełniła, aby móc jej to wypominać. Brak wyzrozumiałości i koncentracja na niepowodzeniach bardzo negatywnie wpływają na małżeństwo. Skąd się biorą? Są efektem narastającej frustracji i problemów, czy bezradności i poczucia bezsilności, często zupełnie indywidualne, odbijających się na małżeństwie. Negatywne nastawienie może być niestety zaraźliwe. Może ściągać drugą osobę do tego samego negatywnego spojrzenia na współmałżonka. Narzekające na siebie wzajemnie dwie cyniczne osoby w jednym domu to naprawdę duży problem. To niewątpliwie objaw, że stosunki w waszym małżeństwie nie są w najlepszej kondycji. Trzeci sygnał? Obelgi. Samemu robi mi się czasami niedobrze, gdy słyszę, jak słodkie określenia mają na siebie osoby w związkach. Kochanie, słoneczko, misiaczku, pluszaczku. No jest to raczej mały kaliber. Różnej maści zdrobnienia przyprawiają mnie po prostu o mdłości. Osobiście nigdy tego nie rozumiałem, jednak no wiadomo, każdy lubi co innego. Z jednym zgodzą się chyba wszyscy. Jakiekolwiek wyzwiska kierowane w stronę drugiej osoby, nieważne w jakim kontekście, zawsze powinny być niepokojące. Nie można wyzywać się na żarty, obrażanie siebie nawzajem przy okazji, rzucanie mimochodem przezwiska, to mimo wszystko wierzchołek góry lodowej. W trakcie kłótni ludzie pod wpływem emocji często krzyczą i wypowiadają różne słowa. Wszystko ma jednak swoje granice. Żadna kłótnia nie powinna przekraczać granic drugiej osoby. Wyzwiska i poniżanie niewątpliwie granice te narusza. Jest to poważne nadużycie, a puszczanie obelg mimo uszu jest poważnym błędem. Może sprawić, że wyzwiska przerodzą się w kolejne problemy. Przezywanie i obrażanie narusza godność drugiego człowieka. Mimo że współczesny słownik zawiera w sobie wiele popularnie używanych obraźliwych zwrotów, to ich sposób użycia możemy weryfikować. Wyzwiska są pierwszym objawem braku szacunku do drugiej osoby, a bez tego utrzymywanie jakiegokolwiek małżeństwa jest niezwykle trudne. Czwarty sygnał. Bezpodstawna krytyka. Dla wielu osób krytykowanie innych to ulubione zajęcie. Skupię się tylko na niepowodzeniach, albo wyszukuj je na siłę. Po co? Aby chociaż na chwilę poczuć się lepszy, przejąć władzę, kontrolę i w patologiczny sposób podnieść swoją samoocenę. Pojawienie się z takich stosunków w małżeństwie świadczy o problemach między wami. Konstruktywna krytyka w związku jest jak najbardziej na miejscu. Pozwala na rozwój i wprowadzenie pozytywnych zmian. Kto, jak nie współmałżonek, zna nas najlepiej i wie, że na przykład stać nas na wiele więcej niż z siebie dajemy. Jednak, gdy zaczyna pojawiać się problem, krytyka staje się formą rozmowy. Pojawia się z braku rozumienia i chęci wbicia kolejnej szpilki. Co więcej, krytykująca osoba nie podpowiada, co i jak można zmienić, a jedynie narzeka i wytyka błędy. Kryje się zwykle za tym spory problem. Piąty sygnał. Kpienie i brak cierpliwości. Przewracanie oczami, pośpieszne, zniecierpliwienie, brak wyrozumiałości. To wszystko również może pojawić się w małżeństwie. Może dojść do sytuacji, gdy jedna osoba czuje się fatalnie i zwierza partnerowi, po czym on zupełnie lekceważy problemy, przewraca oczami i rzuca: nie przejmuj się głupotami, albo nie zawracaj mi głowy. Nieważne, jak w mniemaniu osoby postronnej błahe są te problemy, dla osoby dotkniętej nimi mogą być naprawdę walącymi się całym światem. To właśnie współmałżonek powinien być pierwszą linią wsparcia. Często tak nie jest, gdy relacje są zaburzone i opierają się jedynie na dokumencie zawarcia aktu małżeństwa. Brak poświęcania uwagi i wyraźna pogarda to znak, że druga osoba nic dla ciebie nie znaczy. Nie jesteś zainteresowany jej problemami, przemyśleniami czy tym, co czuje. Brak chęci zrozumienia i pomocy drugiej osobie bardzo mocno narusza fundamenty związku. Efektem tego może być obustronna, postępująca obojętność. Gdy kilkukrotne próby szukania pomocy u współmałżonka zakończyły się kpinami, zaczynamy traktować go w sposób podobny. Ignorancja i unikanie rozmów to tak naprawdę unikanie małżeństwa.
Jeżeli zaobserwowałeś w waszej relacji wszystkie lub prawie wszystkie te elementy, to znak, że rozwód jest nieunikniony albo po prostu zbliża się, lub po prostu czas zacząć naprawy, o ile nie zaczniesz szybko działać. Pamiętaj, że do ratowania związku zawsze potrzebne są dwie osoby. To obie strony muszą chcieć działać. Dzięki za poświęcony czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.